Witam was serdecznie. Okej, bierzemy nową misję. I... Kiedy odpoczywałeś, zrobiłem kilka deszczu. Śmieniemy jakieś paczki oddać. Hologramy i monitoring Hiralium działają bez zarzutu. Niestety, nasza drukarka jest niesprawna. Wiem, zadałeś sobie tyle trudu, żeby przynieść nam te materiały. Daliśmy ciała, zamówiliśmy do niej część, ale wciąż nie dotarła. Bez tej części drukarka nie połączy się z siecią. Widocznie trafiła w łapy mułów, zdybali kuriera czy coś. Pewnie zanieśli ją do swojego składowiska, które znajduje się dokładnie pośrodku ich terytorium. Nie chciałoby ci się zrobić rundki po naszą zgubę? Pytam, bo chyba tylko tobie mogłoby się udać. No, dam radę. Przyjmij zlecenie. Zlecenie dla Sama. Tu na dół. Wymaganie minimum. Znowu obydwa musimy zrobić, tak? Mogę tylko jedno zadanie na raz wziąć. Mama dodała ci schemat strażnicy do Assemblera. Jeśli nie masz go przy sobie, możesz go stworzyć. Rozpoznanie terenu zawsze w cenie. Mamy to. Dobra. Zatwierdź. I wyruszamy. Trzymasz w ręce zbiornik na kryształy. Jak wskazuje nazwa... To najlepsze miejsce do ich przechowywania. Pozwól, że opiszę ci, czego masz szukać. Dla gołego oka kryształy chiralne są złote. Łączą się w formacje przypominające ludzkie ręce. Skupiska skały i gruzu unoszą się metr albo dwa nad ziemią. Najłatwiej je znaleźć na obszarach, gdzie występują duże opady. Nie, to już widzieliśmy. Lewitujące skały, złote ręce. To twoja trójca. Te trzy rzeczy razem zawsze oznaczają obecność kryształów. Jeśli jesteś spostrzegawczy, to może już nawet teraz wiesz, gdzie ich szukać. Zlecenie przydzielone. Rozpoczynam skan. Przyjemnej podróży. Dobra, idę przez to, ta, dam wam te lajki. Zalecamy wypoczynek. Użycie broni dozwolone. Sam. Kryształy chiralne są małe i trudne do zauważenia gołym okiem. Najlepiej użyj odradka, który wskaże ci właściwy kierunek. Aby sprawdzić większy obszar, pomyśl o zbudowaniu strażnicy. Jest wyposażona w klinik. Dobra, mamy już tutaj. Uj, mamy trochę. To co? Idziemy z powrotem, tak. Idziemy oddać. Assembler.
Teraz możemy jeszcze sztatnić, czy wiesz, że znika w kamerę z szynikami wykryte ładunki, kryptowaluki, obiekty. Można je użyć do obserwacji rozpoznania na dalekim dystansie. Możesz ulepszyć na obiekt do drugiego poziomu, wykorzystując następujące materiały. A mogę się wysikać, assembler. Dobra, ale ten tutorial nie rządzi się już, no. Sam, to zostawy kryształ generalny, różni się od zwykłych zleceń. Choć procedura jest dość prosta. Jeśli chcesz oddać kryształy, które zebrałeś, wybierz opcję przetwórz w terminalu dostaw. Przetwórz. Mamy. Masz dla nas kryształy chiralne? Yep. Te kryształy powstają tylko tam, gdzie poziom chiralium jest podwyższony. Zastanawiam się, czy może to mieć związek z rozbudową sieci. A niech mnie, chłopie, trochę tego przyniosłeś. Powinno starczyć i dla technicznych, i dla działu badań. Nie ukończyliśmy. Spray naprawczy do pojemników. Okej. Okay. Ale we wszystkich placach zaszywanych liczy materiałów, które można wykorzystać w centrum, spłynąć na zachód od węza. Została zakończona. Możesz zostawić zbędne kryształy chiralne w każdej placówce. Trafią do miejscowego magazynu. W tych magazynach są przechowywane materiały, z których możesz tworzyć sprzęt. Dobra. Dobra Twój stopień połączenia jest coraz wyższy. Wraz ze wzrostem stopnia połączenia zyskasz dostęp do większych ilości zasobów w naszych placówkach. Strażnik społeczny jest macho. Zbudować więcej obiektów na danym obszarze. A tak, bo na obszarach można tylko jakoś tam ilość wybudować. Otrzymujesz tytuł uzdolniony tragarz. Dziękuję. Ciągnąć oceny 10 za wagę dostaw. Możesz teraz nosić więcej ładunków. O to mi chodzi. A, byłbym zapomniał. To dla ciebie. To spray naprawczy do łatania pojemników na ładunek. Dobrze sobie radzi z uszkodzeniami od temporalu. Przydatny gadżet, zwłaszcza jeśli często obrywasz. Dodaliśmy go do twojej listy zapasów. Będzie dostępny, kiedy tylko zechcesz. Okej, w ogóle. Ja nie potrzebuję 3 assemblery. Umiesz prowadzić skrzynce, nie potrzebuję 4 drabiny. Zaczep spiniaczkowy, żywica. Spray naprawczy.
też to za szafę pójdzie. Dobra, te buty jeszcze wezmę. Assembler 1, zaczep spinaczkowy, spinaczkowy assembler 1. Czy assemblery mam? O, prywatna szafka tutaj jest, nagroda. Dobrze. Jeden spray naprawczy możemy wziąć. I git. Zatwierdź. Mamy. Do zobaczenia. Wykazano zależność między wysokim poziomem chiralium i częstym występowaniem kryształów. Może to być efekt ciągłej rozbudowy sieci. Ale nie przejmuj się. Lokalne stężenie chiralium nadal nie wykracza poza normę. Jeśli znajdziesz więcej, koniecznie je zbierz. Zobaczysz, że ci się opłaci. Jeśli zdobędziesz więcej kryształów, możesz je przekazać w dowolnej placówce. Możesz też przekazywać inne surowce i rzeczy, których nie potrzebujesz. Wszystko ma jakąś wartość. To, czego nie zużyjemy, można rozłożyć na czynniki pierwsze i wykorzystać inaczej, na przykład do badań. Okej. Nie ma baterii. Tam do góry musimy. Musimy śmignąć? Lecenie do obozu. My spróbujmy tutaj jakoś dostać się, jak jest drabina. Niech tą śmigniemy. Potem tutaj jakoś. Interfejs do karni. Dobra. Zawsze zabierają skradzione przesyłki do domu. Znajdź ją i odzyskaj ładunek. Łatwizna. Ale uważaj, są uzbrojeni. Na wszelki wypadek bądź gotowy do walki. Wystawa atak. No dobrze. Chodźcie w ogóle przytomności.
Tu. Środowiska mułów rzadko bywają opuszczone, więc musisz uważać. Poruszaj się jak najwolniej, żeby zminimalizować hałas. Ziom. Musi na mnie lampi. Spójrzmy tędy. Jest i drabina. Nośnik pamięci. Gdzie bym tutaj skrzynkę położył? Spoko. W prywatnej szafce możesz trzymać ładunek. Tak, tak, wiem. Ale czy on tam coś zostawił? Nie ma tam nic. Weźmiemy wszystko, tak? Ciebie weźmiemy. O kurde. Rozładuj. Assemblera.
Nie przy sobie. Ciebie musimy na pewno wziąć. Dobra, 75 kilo, niech to będzie. Metale zawsze, porzucony ładunek. Ciebie też jeszcze weźmiemy, ciebie i ciebie. Dobra. Aktywuj terminal. I... oddaliśmy. Dobrze, to była skrzynka. Dobra. Idźmy oddać. Nie jestem trochę ciężki. Mamy. Nie musimy to jeszcze wypić. Mam okulary. Dobra. Dam radę. Muły, cholerni fanatycy kurierstwa. Wstyd, że w ogóle się z nimi użeramy. Dawniej wszystko ogarniała maszyneria. Przesyłki doręczały pojazdy bezzałogowe i drony. My tylko siedzieliśmy i patrzyliśmy, jak się uwijają. To była rewolucja. O krok od osobliwości. Mogła wszystko odmienić. Ale tak się nie stało. Ludziom się nie podobało, że przestali być potrzebni w sektorze usług. Po długich debatach zaczęliśmy znowu przyjmować ludzkich pracowników. Dawaliśmy im mało istotne zlecenia, żeby tylko poczuli się ważni. I tak to się zaczęło. Teraz mamy bandy nałogowych doręczycieli, których kręci tylko podprowadzanie przesyłek. Hieny non-stop węszą za kurierami. Nie daj im się złapać. No, spróbujemy się nie dać złapać.
No i wróciliśmy. Odkazanie kombinezon. Dane zgodne. Witaj, Sam Walker Bridges. I mamy. I oddaliśmy. W końcu możemy naprawić drukarkę Hiramu. Wiem, że masz przez nas same kłopoty, ale uwierz, warto się natrudzić. Super. Moduł wygląda jak nówka. Nówka sztuka. Dobrze, buty to... Nie psuje nastroju w trasie, jak dziura w bucie. Jak nie będziesz... Możemy potem wytworzyć. Prędzej czy później coś sobie uszkodzisz. Standardowy model Bridges powinny pasować. A jeżeli zapomnisz albo ją zgubisz, stwórz sobie nową za pomocą terminala w jednej z naszych placówek. Dobra. Wynosi nie będzie zapewne nowy obiekt. Most możemy teraz zbudować. Do zobaczenia. Gratulacje, Sam. Jak rozumiem, masz do dyspozycji drukarkę Hiramu. Niezwykle przydatne urządzenie działające wyłącznie dzięki temu, że nasza sieć wykorzystuje moc plaży i umożliwia nam natychmiastowy przesył ogromnych ilości danych. W zwykłych okolicznościach podobne transfery zajmowałyby godziny albo nawet dni. Stąd też teorie, że sieć chiralna może stanowić pewnego rodzaju wehikuł czasu, który przesyła informacje w przeszłość. Nasze życie jest dziś nierozerwalnie związane z siecią i plażą. A przecież nadal nie znamy w pełni ich natury. Przypomina to trochę relację człowieka pierwotnego z ogniem. Czy to korzystna relacja? Pewnie. A niebezpieczna? Jeszcze jak. Doszliśmy jednak do wniosku, że korzyści przewyższają ryzyko. Z plażą związani są też wynurzeni, przez co staje się jeszcze bardziej jasne, że powinniśmy dalej zgłębiać jej temat. Rzecz jasna, to samo można powiedzieć o tobie. Jeśli cokolwiek odkryję, natychmiast cię o tym poinformuję. Masz moje słowo. Dobra robota. Dobra robota. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. To jakoś za dużo rzeczy noszę ze sobą, tak mi się wydaje. Przyjmij zlecenia. O, tak. A już miałem dać sobie spokój. Mam u ciebie dług. Zobacz, uważałem 7 samurajów. Proszę. Dziękujemy za twój wkład. Budowa mosty. Możemy tutaj zbudować most. Tutaj nie chcemy iść do tyłu, ale most możemy zbudować. Odbiór ładunku. No tam jest trochę. Farma wiatraków to też wybierz.
Okej, okay, przejmij. To jest główne. To jest... To są poboczne. Okej. Okay. Dodaliśmy ci schemat mostu do Assemblera. Pierwszy krok to położenie fundamentu, a następnie trzeba tylko dostarczyć dodatkowe materiały. Dobry most przydałby się wielu rzekom i kanionom. Metale 800. Przestatę się po swoim dziele, a zaręczam, że będziesz zadowolony. Spróbuj. Bo po pierwsze. Nie rozładuj, to jest wszystko na szafce. Na plecach, co my mamy? Ale mamy 300. Nie wiem, czy ciebie teraz nie damy w ogóle do szafki. Idziemy sobie most wybudować. Za mało materiałów nie wziąłem ze sobą. Sam znalazłeś teren budowy. W pobliżu jest terminal. Użyj go, by przekazać materiały. Ukończ obiekt. A już mamy. Dobra. Zamknę te okulary. Dobrze. Brawo, Sam. Ten most ułatwi życie wielu ludziom. Możesz być pewny, że skorzysta z niego każdy, kto zawita w te okolice. Wypatruj innych miejsc, w których most byłby przydatny. Dobra, to idziemy z powrotem. Dane zgodne. Witaj, Sam Porter Bridges. No. Poczta.
Dobra. No to na tym zakończę też ten odcinek, a w następnym śmigamy oczywiście dalej. Trzymajcie się i do zobaczenia.